Ministerstwo Pracy chce zlikwidować składkowy limit. Europejski Bank Centralny zaczyna zakręcać kurek z pieniędzmi. Duński potentat rynku słodyczy uruchomi zakład w Polsce. Ewa Chodakowska zainwestuje w startup produkujący zdrową żywność. Ministerstwo Pracy chce znieść składkowy limit. Osoby najlepiej zarabiające będą musiały odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od całości przychodu, a nie, jak jest obecnie, do maksymalnego poziomu 30-krotności średniej pensji. Nowe zasady mają obowiązywać od przyszłego roku. Zmiany dotkną około 350 tysięcy podatników i zapewnią dodatkowy dochód dla finansów publicznych oszacowany na 5 miliardów 240 milionów złotych. To wynik netto, bo dodatkowe wpływy ze składek nieco uszczuplą wpływy z podatków. Dobrze zarabiający zapłacą bowiem niższy PIT lub CIT. Europejski Bank Centralny zaczyna przykręcać kurek z pieniędzmi. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów zdecydowała, że program luzowania ilościowego potrwa do września przyszłego roku, a od stycznia co miesiąc bank skupować będzie nie 60 do tej pory, lecz 30 miliardów euro w obligacjach. Decyzja ta osłabiła nieco euro. Większość ekonomistów spodziewała się, że drukowanie pieniędzy potrwa jedynie do czerwca. Już za chwilę w Pulsie Dnia szerszy komentarz do tej sprawy. Kolejny spożywczy gigant wchodzi do Polski. Duński Toms, numer 63 na światowym rynku słodyczy, otworzy w Nowej Soli zakład za ponad 100 milionów złotych, w którym docelowo mają być wytwarzane czekoladki. Pracę w fabryce, która ma ruszyć wiosną przyszłego roku, znajdzie kilkaset osób. Więcej informacji w tej sprawie w piątkowym wydaniu Pulsu Biznesu. Moda na startupy udzieliła się Ewie Chodakowskiej. Znana trenerka zainwestowała wraz z mężem w Purelli Food, spółkę specjalizującą się w produkcji zdrowych przekąsek. Purella ma poszerzyć swoje portfolio produktów o energetyczne batony oraz tak zwane kulki mocy, czyli energetyzujące praliny na bazie naturalnych składników. Jak piszemy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu, Purella z Chodakowską ma trafiać ze swoimi produktami również za granicę, głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. Na Twitterze przyglądamy się ciekawemu sondażowi. Panel Ariadna zapytał Polaków, skąd wzięły się pieniądze na 500+. Odpowiedzi mogą wydać się zaskakujące. Gościem Pulsu Dnia jest dziś Przemysław Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal, ekspert z Instytutu Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o nowej ordynacji podatkowej. Miał pan szansę zapoznać się z tym obszernym dziełem zawieszonym na stronach Ministerstwa Finansów? Na tyle, ile mogłem przeczytać projekt, to go przeczytałem. A na ile pan mógł? Bo to jest rzeczywiście mnóstwo stron rozporządzeń. Sam projekt przeczytałem, rozporządzeń i przepisów wprowadzających jeszcze nie. No i to jest rzeczywiście zaoranie poprzedniego systemu podatkowego i zupełnie nowa propozycja, która ustawia nam podatki na nowo, czy po prostu daleko idące usprawnienie? Bardziej powiedziałbym, że to jest daleko idące usprawnienie. Nie ma takiego całkowitego przeorania, tak jak pan powiedział. Natomiast jest szereg nowych rozwiązań, można nawet powiedzieć rewolucyjnych, których do tej pory w ogóle nie mieliśmy w systemie podatkowym. Część dotychczasowych rozwiązań uległa dużo daleko idącej modyfikacji. Jakie to są te rewolucyjne propozycje? W moim przekonaniu są to przede wszystkim koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów między fiskusem a podatnikiem. Jak to będzie funkcjonowało? Opiera się to o mediację i formę ugody administracyjnej pomiędzy organem a podatnikiem. Mamy również pewien tryb czy pewną procedurę, którą znamy z innych krajów Europy Zachodniej. Tam nazywa się to horyzontalne monitorowanie, a polega to na tym, że pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym zawierana jest umowa, na podstawie której podatnik zobowiązuje się do wdrożenia pewnych określonych procedur kontrolnych u siebie w przedsiębiorstwie, a w zamian za to może korzystać z pewnych udogodnień ze strony administracji podatkowej, która na bieżąco jakby rozwiązuje pewne kwestie podatkowe, jakie podatnik napotyka, i podatnik nie jest zaskakiwany żadnym działaniem ze strony organów w takiej sytuacji. Myślę, że dużo emocji wzbudza też pomysł, który polega na tym, że podatnicy będą mogli występować o interpretacje podatkowe, tak jak występują teraz też o interpretacje, ale ich moc będzie zupełnie inna, bo za dostosowywanie się do tych przepisów, które urzędnicy napisali, piśmie sformułują, nie grozić będą sankcje. Czy to ma szansę się sprawdzić w polskim systemie? To jest efekt pewnych doświadczeń, z jakimi negatywnych niestety doświadczeń dla podatników, z jakimi się spotykaliśmy do tej pory, w których podatnik
dowiadywał się pewnej interpretacji, czy dowiadywał się pewnym sposobie stosowania prawa, na przykład z protokołu kontroli, a potem za jakiś czas przychodził do niego urząd i całkowicie zmieniał zdanie. Mieliśmy też sytuację, w której podatnicy opierali się na jakichś informacjach uzyskanych od urzędników, ale w toku postępowania podatkowego urząd przyjął zupełnie inną optykę i nowy projekt zakłada pewną ochronę takiego podatnika, który działa w zaufaniu czy na podstawie informacji, jakie dostał od urzędu, więc jest to rozszerzenie tej ochrony, którą znamy dzisiaj z interpretacji podatkowych. Tyle w naszej rozmowie na teraz. Zapraszamy serdecznie na pb.pl, gdzie pełna wersja naszej rozmowy, bo wątków jest jeszcze mnóstwo. Porozmawiamy m.in. o tym, jak będą w rzeczywistości wyglądały te postępowania podatkowe. Czy te zasady, na przykład rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika, znowu nie będą martwe, tak jak w przypadku obecnych nowelizacji. No i wreszcie, jakie inne rewolucyjne zmiany czekają nas, jeżeli chodzi o system podatkowy. Zapraszamy serdecznie na pb.pl. Sprawdzamy sytuację rynkową. Dziś na wykresie finanse publiczne Polski, Niemiec i Czech. Nasi południowi sąsiedzi odbierają Niemcom palmę pierwszeństwa w nadwyżce budżetowej. A już teraz komentarz do decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas. W czwartek rynki finansowe żyły decyzją Europejskiego Banku Centralnego, który zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe bez zmian i dodatkowo też zgodnie z przeważającym konsensusem rynkowym dokonał zmian w programie skupu aktywów. Od początku przyszłego roku i przez kolejne 9 miesięcy program skupu aktywów będzie wynosił 30 miliardów euro miesięcznie. Zmiana, ścięcie o połowę względem 60 miliardów euro, które mamy do końca tego roku. Co było pewnym gołębim zaskoczeniem, to zasugerowanie, że reinwestowane środki z zapadających obligacji będą jeszcze przez długi czas po zakończeniu faktycznego programu skierowane na rynek, te obligacje będą skupowane, a co oznacza, że rynki mają trudniejsze przewidywania odnośnie tego, kiedy może dojść do pierwszej podwyżki stóp procentowych. A to jest tak naprawdę najważniejsza informacja, nie tyle dla euro, ale też dla rynku obligacji i też dla europejskiego rynku akcji. Także mamy słabsze euro dzisiaj, niższe rentowności obligacji w strefie euro i widzimy też, że na przykład DAX zyskuje po decyzji. Dla złotego decyzja jest w miarę na ten moment neutralna, natomiast można oczekiwać, że jeżeli rynek będzie widział później podwyżki stóp procentowych w strefie euro, to też nie należy oczekiwać, aby prognozy co do podwyżki stóp procentowych w Polsce też miały się jakoś gwałtownie przesuwać do przodu. Takie wnioski też może wyciągać Polska Rada Polityki Pieniężnej, aby nie śpieszyć się z zacieśnianiem polityki monetarnej, jeżeli nie będzie presji na kurs walutowy ze strony polityki Europejskiego Banku Centralnego. Także na ten moment jakby wielkich sygnałów dla polskiego złotego z decyzji ECB nie ma, natomiast w tym szerszym kontekście dla euro-dolara widzimy presję na to, aby spadał on na niższe poziomy w kierunku 1,17, a może nawet 1,16 do końca tego kwartału. Natomiast w przyszłym roku nie uciekniemy od tego, że stopniowo redukowany program skupu aktywów będzie wzmacniał euro i może być ono jedną z najsilniejszych walut ze wszystkich głównych w 2018 roku. A na koniec jeszcze o tym, co słychać w jabłkowym świecie na rynku hurtowym. I to już ostatnia informacja w tym pulsie dnia. Kolejne wydanie jutro o 16.30 na pb.pl. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.